Witam wszystkich. Dzisiaj jako powtórzenie i utrwalenie wiadomości z geometrii. Nie przysłyszeliście się z geometrii, ale wykorzystując program do grafiki prezentacyjnej pokażę, jak wykonać ćwiczenie do lekcji plakat. Część osób to zadanie kiedyś zrobiła, ale dla części będzie to dopiero pierwszy raz. W każdym razie po obejrzeniu krótkiego filmu szkoleniowego chciałbym, byście wszyscy wykonali podobne zadanie i w ramach zaliczenia je wysłali. Jak wspomniałem, będziemy szlifować nasze umiejętności obsługi programów do grafiki prezentacyjnej, często określana także jako grafika menedżerska. Jak większość wie lub się domyśla, chodzi o tak zwane potocznie prezentacje. No i właśnie, zrobię za chwilę prezentację złożoną z jednego slajdu, w którym będą rysunki oraz wzory. Uruchamiam sobie program PowerPoint, pusta prezentacja i usuwam niepotrzebne elementy. Zaznaczam, klikam na ramce i na klawiaturze naciskam Delete. Zostaje pusty slajd. Na slajdzie, który będzie pomocą naukową, będzie rysunek figury geometrycznej. Ja narysuję koło i podstawowe wzory geometryczne. Wy możecie narysować dowolną inną figurę i opisy do niej. Dobrze, to może zaczniemy od tytułu slajdu, czyli menu wstawianie, pole tekstowe i tu będzie na górze duży napis objaśniający, co ta pomoc naukowa przedstawia. Wzory geometryczne, myślnik, koło. No i teraz sobie to powiększymy napis. Klikam na ramce, wybieram rozmiar, no i spróbujmy 60. No dobrze, niech taki na razie zostanie. Przejdziemy teraz do rysowania obiektów graficznych, czyli naszego koła. Znowu wstawianie, kształty, wybieramy, tu się nazywa to owal i normalnie byśmy narysowali owal, ale przecież ma być to koło, wobec czego rysując naciskamy i trzymamy klawisz Shift. Tak? I wtedy wychodzi nam rzeczywiście regularne koło. Mamy koło, na razie sobie tutaj umieszczę. Dobrze, i teraz mogę pogrubić tutaj jego obwód, ponieważ się nie wyróżnia. Wypełnienie mogę troszeczkę rozjaśnić, tak, a kontur z kolei pogrubić i zostawić czarny. Czarny, ale grubość powiększona, tak, do 4,5 punktu, nawet 6. Dobrze. No i teraz wzory, tak, wstawianie, pole tekstowe, wzory będą tutaj. No i co to, jakie wzory możemy dodać? No, chociażby pole powierzchni koła. Pole powierzchni koła. I teraz, no tutaj powinniśmy wpisać, tak? Z tego co pamiętam, to jest pi r kwadrat. Żeby wstawić, mamy we wstawianiach, no, nie wszystkie znaki mamy na klawiaturze, chociażby literę pi, nie mamy jej, wobec tego trzeba użyć innych narzędzi. Dlatego wstawianie i tu mamy symbole w równaniu, możemy skorzystać, chociaż w równaniu akurat nie będą wszystkie prawdopodobnie, o jest akurat, a pi r kwadrat. No i gdybyśmy teraz tutaj zamiast a wstawili symbol powierzchni, czyli s, no to już mamy załatwione pole powierzchniowe. Ale to było trochę takie na skróty i ja pokażę inną metodę, może trudniejszą, ale taką, która pokazuje zupełnie od samego początku, jak wstawić takie wzory. Z wykorzystaniem znaków specjalnych. Wstawianie, symbole, symbol. No i teraz musimy odszukać, gdzie jest pi. Z doświadczenia wiem, że takie
takie znaki są w symbolach, więc odszukujemy symbole. Są litery alfabetu greckiego. Odszukujemy literę pi. Będzie. Wiesz, na dobrą sprawę tak patrzę, że ona jest też tutaj. Więc jak sobie ją stąd wybierzemy, zaraz zobaczymy, czy... Tylko to jest mała pi. Czyli wielka jest tutaj. Dobrze, małą wybiorę jednak. Tak, wstaw. I zamknij. Jest. No ale samo pi to jeszcze za mało, więc wcześniej musimy wpisać s równa się, no i właśnie nasze pi, r i kwadrat. No jak tym kwadratem, przypominam, zaznaczam sobie dwójkę, prawy przycisk myszy, czcionka i indeks górny. Mamy pi r kwadrat. Dobrze. Przechodzimy dalej, tylko teraz przeszło i razem, tak jak odziedziczył ten kolejny akapit, indeks górny, więc trzeba go na ponownie usunąć. O, już nie ma. Jaki następny wzór? No obwód koła, tak? Obwód koła. No i tutaj jest sprawa troszkę prostsza, ponieważ możemy skorzystać z tego obiektu, który już tu nanieśliśmy, bo to jest 2πr, czyli po prostu sobie skopiować, wystarczy to zaznaczyć, skopiować, a następnie tutaj wkleić. Tak, mamy obwód koła. No co jeszcze? No może jeszcze średnicę koła. Średnica koła. Znów będzie d, tylko małe. Niewielkie, małe. I znów będzie właśnie 2R, tak? No i teraz odstępy. Zwiększamy. Jeden odstęp, jeden odstęp. I powiększamy. Tak, zaznaczamy, a chociaż właściwie zazwyczaj nie zaznaczam, tak naprawdę, tylko klikamy na ramkę. Zaznaczamy, zaznaczę za chwilę, kiedy będę chciał osobno powiększyć opisy do wzoru, inaczej oznaczyć sam wzór. Czyli klikam na ramce najpierw i w narzędziach głównych zwiększam tekst, no nie jakoś bardzo, żeby się zmieściło, ale żeby było czytelne. Chyba jednak 24. No i teraz, dopiero teraz wyjątkowo zaznaczam z tego powodu, że chcę w polu tekstowym, żeby niektóre wpisy były pogrubione. Ten wpis. No i ten wpis. Natomiast same wzory będą co? Pochylone. Czyli wybieramy sobie pochylenia. I jeszcze na samym dole tutaj dodamy krótką adnotację, gdzie R to promień. O, to mi uciekło. R to promień koła. Oczywiście tutaj jest małe będzie, tak? Dobrze. I teraz możemy się zastanowić, czy jeszcze to powiększyć. No, myślę, że w tym momencie można całość powiększyć, więc znowu na ramce. I tutaj mamy powiększanie wszystkich znaków w polu tekstowym. Albo będą większe, albo będą mniejsze. No to powiększamy wszystkie. O tyle, żeby się oczywiście zmieściły. Mieszczą się. Dobrze. I jeszcze teraz w naszym kole dodamy jedną rzecz, a mianowicie dodamy ten promień. Jak go dodać? No trzeba też narysować po prostu, tak? Pokażę, jak to rysować. Wstawianie, kształty. Wybieram sobie linię, zwykłą linię taką prostą. Rysuję ją sobie, nawet gdzieś tutaj, tak? Narysowana jest. Ale teraz, jak to zrobić, żeby ona zajęła nam równo połowę tego koła? Nie, zwłaszcza, że nie mamy cyrkla, linijki. No więc
Sprawdźmy, jak to nasze koło, jakie ma rozmiary. Rozmiar i położenie jest 11,78. To ustawmy równo 12 wysokość i równo 12 szerokość. Dobrze, jest ustawione. No więc teraz, jak się każdy domyśla, żeby ustawić promień jako połowę tego, a może jeszcze inaczej, jak jeszcze ustawić go równo w połowie tego koła, też ustawimy na wysokość 12. Czyli w tym momencie ten nasz promień jest jakby dwa razy większy, czyli jest to nasza średnica w rzeczywistości. Dobrze, to zamknę tymczasowo, tak, bo jeszcze będę później zmniejszał tę średnicę do promienia. No trochę za cienkie, więc trochę to powiększymy. Może tyle. I kolor czarny. No i spróbujemy teraz najechać tu, na środek, tak? Teraz widzimy, gdzie jest środek. Dobrze. I teraz możemy dopiero ten obiekt zmniejszyć. Czyli we właściwościach rozmiar i położenie. I zmniejszamy o połowę, a więc na 6. Zmniejszył się. Dobrze. I jeszcze ostatnią rzecz, o jaką tutaj się warto pokusić, to zmienić dla tego naszego promienia jeden z końców, tak? Bo ten odcinek, aktualnie obydwa końce ma takie, może powiększę, pokażę, że one są identyczne, natomiast gdybyśmy jeden zmienili, a ściśle biorąc, ustalili, że on ma tutaj takie kółeczko, tak, na dole, po zaznaczeniu, może jeszcze na razie to wyłączę, żeby pokazać, gdzie to osiągnąć, po zaznaczeniu, prawy przycisk myszy, formatuj kształt, odszukujemy tam, gdzie jest typ końca strzałki i typ początku strzałki. No, w tym momencie trudno stwierdzić, gdzie jest początek, gdzie koniec. Metodą prób i błędów. No może zaczniemy tak nietypowo. Sprawdźmy tu. No i właśnie. Tutaj jest początek. A nam chodziło tak naprawdę, żeby był koniec taki powiększony. Więc typ końca strzałki. Jest tak. Zamykamy. Sprawdzamy, czy nie ma błędów. Raczej nie ma, więc można to zapisać. Plik, zapisz jako, przeglądaj i jak zwykle, gdzie? Na pulpicie. Jaka nazwa? Plakat, bo do lekcji plakat. I trzecia rzecz, jaki to będzie typ, nie zmieniamy, zostawiamy domyślnie. Klikamy zapisz. No i można jeszcze obejrzeć. Jest, no jest. I taki plik już można będzie wysłać. Zwracajcie uwagę na estetykę, pamiętając o proporcjonalnym rozłożeniu obiektów na slajdzie pamiętajcie o zasadzie konsekwencji, czyli wygląd tekstu, a zatem styl, rozmiar i kolor powinien być w opisach taki sam, a więc tutaj, o tutaj widzę, że mi się to przełamało, powiększymy, o. Czyli na przykład tutaj mam jeden typ tekstu, tu, tu i tu, wszędzie taki sam, a tu, tu i tu inny typ tekstu. Ale nie róbmy czegoś takiego, że na przykład tutaj jest, powiedzmy, wszędzie pogrubione, tak? Bo to przestaje wyglądać w tym momencie estetycznie. Tylko zasada konsekwencji, a więc wszędzie muszą być określone style tekstu. Trzeba zwracać na to uwagę. Dobrze. Tak jak powiedziałem, po zapisaniu wystarczy plik wysłać mailem. Oczywiście pamiętajcie, aby w treści podać klasę oraz imię i nazwisko ucznia. Dziękuję.